Hej, witajcie, z tej strony Karze Kozak i dzisiaj zaczynamy nową serię z Przeżyłem 5 dni w Terrarii. Będziemy się ciągnąć od 5, 10, 20, 30, po 5 co odcinek. Zaczynamy od stworzenia świata. Jeżeli doceniacie moją pracę, zostawcie łapkę w górę, ponieważ spędziłem nad samym nagraniem tego około 1,5 godziny. Z góry dzięki i miłego oglądania. Dobra, w tym momencie właśnie dołączyliśmy na świat. Pierwsze co zacząłem robić w ogóle to było pobiegnięcie w lewo, sprawdzenie ustawień na szybko, czy wszystko mam dobrze pod nagrywanie ustawione. Jak widzicie, autosave, autostop. Później, po sprawdzeniu ustawień, pobiegłem kopać pierwsze drzewka. Na początku myślałem, czy nie uciecby bardziej od razu i się eksplorować, ale pomyślałem, że jest to słaby pomysł i że lepiej, żebym najpierw zbudował właśnie domek dla naszego początkowego NPC-ta, który nie jest w ogóle przydatny. Od razu go zabiję, jak zauważę, że przyjdzie. Jest to Brel. Zacząłem budować pierwszy domek. Najpierw uczyłem się jeszcze sterowania ogólnie, bo nie grałem w Terrarię długi czas. Myślałem, że pod trójkątem jest ekwipunek bardzo często. Zacząłem szybko budować domek. Domek zbudowałem bardzo wysoki i no i przez to, że był wysoki, ja byłem głupi w ogóle. Myślałem, że drewno się niszczy siekierą. Nie udało mi się. Takie, czemu nie mogę zniszczyć tego? Przy okazji widzicie emocjonującą walkę Brela ze slime'em, przez co ja tego nie musiałem robić. Ale dopiero po chwili skminiłem się, że ej, nie mogę tego wykopać. Może spróbuję kill-offem. Zobaczymy, po ile taki dureń. O, teraz się skapnąłem akurat. Później chciałem wpuścić go do środka, ale bałem się, bo było dużo slajmów, dlatego szybko je zabiliśmy z Brelem. Pod kwadratem dowiedziałem się, że mam autocela. Dopiero sobie to przypomniałem, jak klikłem. Przypomniałem sobie, że jest też ekwipunek tak słaby. Słabo zrobiony. Znów myślałem, że pod trójkątem jest ekwipunek. No, zacząłem budować pierwszy domek, co zobaczycie teraz w przyspieszonym tempie. Jak wy w tle widzicie, jak ja robię z siebie durnie w przyspieszonym tempie, to domki budujemy w dosyć łatwy sposób. Czyli stawiamy stoliczek lub workbench, krzesło, wypełniamy ścianę oraz dodajemy ewentualnie, jeżeli nie mamy dostępu do światła, dajemy pochodnie lub inny dostęp do światła. Jak teraz widzicie, postawiłem stolik, zepsułem sobie workbench, żeby dać go na zewnątrz, postawiłem źle położone krzesła, bo chcę, żeby wszystko ładnie wyglądało, to odwróciłem jego stronę. Wykopałem kolejne 3 drewna, przy czym dostałem krótkiego laga, już się przestraszyłem. Dodałem szybko drewno. Dałem tutaj jeszcze szybko dodatkowe
deski, bo potrzebowałem jeszcze parę. I oto zrobiłem, prawie zrobiłem pierwszy dom, bo jeszcze zrobiłem pierwsze pochodnie. Niedługo później od razu zobaczyłem, czy zamieszkał w nim nasz Beryl, czy jakoś tak. Zrobiłem ognisko, które postawiłem na dachu, już w zwolnionym tempie. W sensie w normalnym tempie. I pobiegłem kopać. Właśnie przed chwilą zabiłem królika, możecie w komentarzach napisać hashtag sadysta. I zacząłem się skopywać w dół. Trwało to akurat 4 do 5 minut, się tak kopałem, przy czym miałem prawie pierwszą śmierć. Uleczyłem się od razu. Polecam wam, jeżeli już gracie w Terrarię, to specjalnie zróbcie sobie w ustawieniach kontrolek takie coś, żeby móc albo używać potionków pod prawą strzałką, jak gracie na PS4, albo pod lewą leczenie. Pierwsza śmierć przy okazji, chociaż nie była to dla mnie jakaś znacząca śmierć, to zawsze to pierwsza śmierć, dlatego żeby nie było przypału, od razu zebrałem nagrobek, który od razu usunąłem szybko. I zacząłem się kopać dalej. Więcej kamienia zbierałem. Skopywałem się blisko domu, bo myślałem, że będziemy potrzebowali, że na takim wysokim poziomie zdobędziemy life krystale. Przy czym stoczyłem kolejną walkę ze slime'em, gdzie prawie zginąłem. I pokopałem się jeszcze chwilę, no ale wykopałem parę kartek, ale pomyślałem, że kończę z tym, że wrócę po prostu. Zacząłem wracać. Na początku zacząłem to murować, ale pomyślałem, że jestem mądrzejszy, że lepiej po prostu raz kliknąć przycisk. I robiłem dobre podskoki po bloczkach. Później, no, poszłem kopać drewno chyba dalej. A nie, poszłem na wyprawę w prawo, co też wam teraz chciałbym przyspieszyć, ale nie mam po co. Tu jest skrzynka, w której znalazłem, w tej jaskini będzie pierwsza skrzynka, tutaj niżej, którą oczywiście zebrałem i niszczyłem dzbanki. Z dzbanków wylatują monety, liny, inne ważne rzeczy, typu shurikeny. Dobra, tutaj bałem się zejść przez chwilę, ale znaleźliśmy radar, shurikeny, recover potion, czyli tą niebieską, trochę leczenia. Od razu też po chwili zebrałem samemu skrzynkę i poszłem dalej, bo myślałem, że jest to rozsądny pomysł. No, czy był to, nie wiem, skończyły mi się pochodnie. To tak pomyślałem, co zrobię. No to skraftowałem kolejne pochodnie. Byłem upośledzony, nim to zrobiłem. Pobiegłem, można od razu powiedzieć. Pobiegłem dalej. I znalazłem na dole slajma. Skoczyłem i straciłem życie. Ale zdobyłem za to jakieś tam klowy, to było climbing claws, czyli pazury, dzięki którym mogę się wspinać po ścianach. Nie jest to całkowite wspinanie. To jest takie coś, że staję na ścianę i sam jakby po chwili z niej spadam i przy okazji zdobyłem moją najlepszą broń przez kolejne 2 dni. No, 2 dni. Pobiegłem na dół coraz bardziej. Zebrałem więcej, ale pomyślałem, że pustynia. To użyłem Recall Potiona, bo się bałem pustyni póki co. Za niedługo była pierwsza noc.
Ale zaczęłam budować drugi domek, co znowu zobaczycie w przyspieszonym tempie. Zaczęłam budować kolejne domy dla kolejnych, nie wiem, dla kolejnych mieszkańców mojego wielkiego hotelu. Od razu podpisałem też dolną tabliczkę jako pierwszy zbudowany dom, którego na pewno nie chcę niszczyć. Nawet jakbym niszczył górę hotelu albo przebudowywał cały teren, to zostawię ten pierwszy dom. Miałem też potyczkę z kilkoma slajmami, ale pokazałem przynajmniej, jak działa ta broń. Działa... Jest to włócznia. Mocna. Dlatego rzuciłem się na slajmy. Pozbierałem drewno, bo nie miałem już w ogóle. Tak teraz myślę, bo jest dopiero dla mnie 11 minuta odtwarzania tego. Ale dobra, pozbierałem drewno, mam jeszcze 60 minut z tego i jeszcze kolejne 15 z innego nagrania. Pozbierałem więcej drewna. Postawiłem pierwszy piecyk, bo myślałem, jak zrobić kowadło. Dopiero wtedy pomyślałem, że brakuje mi lidu, no nie umiem, będę mówić lid jako lid, bo to jest jakby to jest materiał, którego nie umiem przetłumaczyć na polski. Zrobiłem sobie łuk, zrobiłem sobie 99 strzał. Nie umiałem zabić zombiego przez drzwi. Czyli nastała pierwsza noc. Pomyślałem, że pierwsza noc to jak nic, po prostu, że dobra, pierwsza noc, spoko. Zacząłem budować drugi pokój, w którym zamieszkał merchant bodajże, o czym dowiecie się chyba rano. I od razu myślałem na miejscu na dobrą wkopkę, żeby drobne przejścia zrobić. Postawiłem specjalnie platformy, od razu stolik. Od razu chciałem też to zamurować, ale przyszedł do mnie zombie z taką łapą specjalną, na którą przez prawie całą noc później polowałem, ponieważ ta łapa jest mega mocna, potrafi uderzyć aż za 50. Mnie, bo jest mocna, bo potrzebna na starcie. Później już nie, ale na starcie. Później zastanawiałem się, co mam zrobić. Takie... Wziąłem sobie potrzebne shurikeny do łapy. Oświetliłem. Mamy już pokój kolejny gotowy. Później miałem parę start z zombimi. Zombiakami. I z pierwszym demonicznym okiem, na które... Przypomniałem sobie, że będę musiał polować parę razy jeszcze, ponieważ boss, oczywiście gram na poziomie eksperckim, czyli mocniejszym i lepsze rzeczy eksperckie wypadają z bossów. Pierwszy boss, drugi boss, tak według uniwersum. Drugi boss to jest Eye of Cthulhu. I robi je się właśnie z lensów przy demonicznym altarze. I przy demonicznym altarze, dobrze chyba mówię. I przy zrobieniu tego to się robi z 6 lensów. Przywołuje się wielkie oko, które nie jest łatwo wykonać. Ale myślę, że w kolejnych 5 dniach na pewno to zrobimy. A myślę, że nawet 2 bossy pokonamy, czyli King Slime'a, chociaż do tego potrzebujemy rubiny. Co jest trudne i rzadkie do zdobycia. Szybko wybudowałem kolejny pokój. Brakowało tylko postawienia pochodni. Ja znów zamuliłem, nie wiedziałem co zrobić. Postawiłem kolejne 2 pochodnie. Na tym skończyło się budowanie domków. Później sprawdziłem tylko, czy domki są dobre, czyli the house is suitable, czyli może w nim ktoś zamieszkać. Oba tak szybko sprawdziłem. Poszłem na walkę z zombiakami, która no nie była łatwa, bo jak dowiedziałem się, to jest
trzy zombiaki ponad. Ale pokonałem. Polowałem też na specjalny naszyjnik z zombiaków, który... O, coś specjalnego, coś podwyższał statystyki. Pomyślałem, dobra, pokonałem, nie dostałem tej łapy. Może z drugiej hordy się uda. Myślałem, dlaczego nie mogę otworzyć tych głupich drzwi? No i nie mogłem otworzyć tych głupich drzwi, ponieważ było tam drzewo. Nie, że same zombie. Chociaż udało mi się w końcu je otworzyć. Parę dni później rozwiązałem ten problem ze zniszczeniem drzewa za drzwiami. I zebrałem pierwszą gwiazdę. No nie zebrałem. No, później ją zbiorę. Prawie umarłem, przez co wypiłem szybko potkę. Dobrze, że ją zdobyłem. I zabiję kolejne dwa zombiaki. Zbierałem aktualnie silvera, srebrne pieniążki, bo za 50, jak zdobędę, to następnego dnia mógł mi przyjść merchant. Czyli osoba, o której mogę kupić bank specjalny i rzeczy tego typu. Umarłem. Straciłem 54 silvera, ale na szczęście udało mi się od razu po odrodzeniu, na szczęście, uratować mojego kolegę oraz przy okazji zabić tego zombiaka, który podniósł moje pieniądze. I zebrałem 56 silvera i 19 brązu. Pomyślałem, czy nie mam czegoś lepszego do ataku. Zapomniałem w ogóle o tym, że mam granaty i zobaczyłem, ile mam pieniędzy. Cieszyłem się, ale zobaczyłem, że jeszcze jest tutaj zombie, z którym zawalczyłem. Bałem się trochę do niego podchodzić, widzę. Udało się. Później oczywiście dalej robiłem walki. Zniszczyłem w końcu drzewo. No, zniszczyłem drzewo i zaraz się dowiecie, co więcej po pokonaniu zombiaka, bo oczywiście misklikiem baliłem w naszego gajda. Pokonałem dwa kolejne zombie. No, jakby po pokonaniu ich, no pokonałem trzy nawet. Zebrałem gwiazdę, którą widzicie na moim piątym slocie weku. Mamy slotów 10. Poszłem na wyprawę, ale byłem głupi, nie umiałem przejść przez jezioro. Nie to. Przez drugie jezioro nie umiem przejść. Zebrałem drugą gwiazdę. Myślałem, że popoluję na gwiazdę, ale... myślałem, że z dwóch już będę mógł zrobić gwiazdę many. Manę widzicie po prawo nad moim... koło mojego życia po prawo. I ja prawie tutaj umarłem. Byłem na 30 życia już. Z zombiakiem. Zobaczyłem, gdzie jestem na mapie. Znalazłem złotą rybkę, którą chciałem zabić. Nie udało mi się. Nie uleczyłem się. I umarłem. Straciłem przy tym 63 silvera, bo zauważyłem, że jest dzień i że zombiaki mają mnie gdziekolwiek. Gdzieś. Widzicie, zombiak zaczął uciekać. W tym momencie właśnie widzicie, że nastał drugi dzień. Chociaż ja straciłem monety, nie byłem tym bardzo przejęty jakoś. Po prostu monety. No i... drugi dzień. Po 20 minutach. To będzie drugi, długi odcinek, zauważyłem, że 5 minut tego nie zrobię, 20 też nie. A zauważcie, że dopiero drugi dzień nastaje. Sorry troszkę za poprzedni dźwięk, ponieważ najpierw nagrałem swój dźwięk, później przyspieszyłem samo nagranie. Przez co mówiłem o czymś innym i robiłem coś innego. Ale
Teraz widzicie moją długą już, no nie krótką podróż. Przez co przeżyliśmy przez małą pustynię, przez biom zimowy, na którym jak wpadnie się do wody, dostaje się efekt zamrożenia. Od razu zauważyłem jakąś jaskinię. Myślałem, że jest mała, ale zaczęła wyglądać na dużą, to tam pobiegłem. W tym momencie możecie w lewym dolnym rogu zauważyć, że Elvin, The Merchant, dołączył do naszej drużyny i mieliśmy kolejnego kolegę. Ja za to ominęłem ominęłem trafienia przez pułapkę. Biegłem dalej, dalej, dalej. No, schodziłem coraz niżej. Sprawdzałem, co tam była na górze za ruda, ale zauważyłem, że jest słaba. Umarłem z 63 sliverami przez pułapkę i nie było to fajnie, ale zdobyłem parasolkę wcześniej. Zobaczyłem, co sprzedaje nasz merchant, przez co trochę umiliło mi to moją śmierć. Poszłem dalej do mojej jaskini i to, co w niej się wydarzyło, pokopałem się. Udało mi się skopać, dosyć głęboko się skopałem. Nie znalazłem jakąś jaskinię. A był to dopiero drugi dzień. Zobaczcie, ile się kopałem. W końcu wpadłem do jakiejś jaskini. Pozabijałem szybko slajmy. Oraz no, skopywałem się coraz bardziej w dół, żeby jak najszybciej móc, jakby to powiedzieć, żeby jak najszybciej zdobyć life krystale, które są w tłumaczeniu na polski kryształami życia. Robią takie coś, że każdy kryształ życia, jak macie life u góry nad minimapą, mam teraz 100 na 100. Po jednym life krystalu dostaję plus 20 życia. Mogę dzięki life krystalom zdobyć go aż 400. Chociaż maksymalną ilością, że to jest 500 i chyba 600. Tutaj zdobyłem specjalną potkę, Shine Potion. Zdobyłem Night Owl Vision, które od razu wziąłem, żebyście wy więcej widzieli. Później zauważyłem czerwonego slajma. No, prawie mnie zabił, ale jak uciekł, to się od razu zamurowałem. Udało mi się to. Zacząłem się znowu skopywać w dół. Mój kursor jest na różowa. Zauważyłem, że Demolist, czyli osoba, u której mogę kupować granaty, przyszedł do mojej drużyny. Też bardzo fajnie. Przydadzą się oboje, bo będę najprawdopodobniej kopał się do piekła przy użyciu dynamitów. Oczywiście w następnym odcinku, bo w tym o tym nie pomyślałem. Zabiłem kolejnego czerwonego slajma. Zdobyłem trochę silvera. Było to męczarnią, żeby tylko dwie rudy zdobyć. Ale przynajmniej się udało, to zawsze coś. No, dalej się kopałem w dół. Bo im niżej, tym łatwiej zdobyć, znaleźć bardziej kopalnie. I zobaczcie, zdobyłem pierwszy dom i teraz tak, buty Hermesa, to jest najlepsza rzecz, jaką można mieć na starcie. Buty Hermesa robią tak, że jak biegnę, to biegam szybciej. Zauważyłem przy okazji, że jest tu jeszcze inna skrzynka z rurką do oddychania pod wodą, której nie użyłem ani razu, nie jest potrzebna mi, ale cieszę się z butów Hermesa. W skrócie, pobiegłem dalej i dalej, znalazłem tory, które doprowadziły mnie do kolejnego domku. Dostałem w nich Cloud in a Bottle, czyli chmurka w butelce. Zebrałem trochę złota. Chmurka w butelce powoduje takie coś, że ja mogę nieskończoności żyć, ponieważ w sensie
Nie, że żyć, bo umrzeć mogę, jak zobaczycie już parę razy. Przykładowo teraz dostałem znowu trapem. Pomyślałem, by zjechać w prawo, ale widziałem tam trzy sajmy, więc pojechałem w lewo. Założyłem biom z grzybami, dopiero gdzie przy okazji znalazłem drugą, trzecią już skrzynkę złotą, w którym było, nie pamiętam co to jest, nie powiem wam, nie pamiętam. To jest, wiem, że to jest taki przybór, który robisz automatycznie z czasem, regeneruje mi się życie. Pojechałem na maksa na lewo, tory się skończyły, zacząłem jechać w prawo. Porozrzucałem patyczki, żeby zobaczyć, czy nie ma tu gdzieś run i zobaczyć, co na górze było. Akurat jest to chyba... Nie wiem, jaka to była ruda. To była chyba silver ore. Albo... Tak, silver ore. Więc... dzięki temu było mnie stać później na inne rzeczy. Później pobiegłem się jeszcze zmierzyć ze slajmem czerwonym i pojechałem na prawo, chociaż nic tam takiego nie było. Była tam pustynia, w sensie biom pustynny. To myślałem, przecież nic mi się nie stanie, to zacząłem kopać. Nagle jakiś robak mnie walnął, co zrobiłem szybkiego recall potiona i wróciłem. Zobaczyłem, czy Edwin niczego nowego nie sprzedaje, a tutaj nie pomyślałem w ogóle. Zobaczyłem, co sprzedaje Demolis, nie pomyślałem o niczym. Posprawdzałem szybko craftingi. Przy czym zrobiłem sobie rzeczy, plus wykopałem w jednym z domków kowadło. Kowadło się przydało, zrobiłem sobie parę rud i znów zacząłem walkę z zombiakami. Już trzeci dzień to był. Trzy dni, a my już powoli stajemy się uzbrojeni w lepsze rzeczy. Sprawdzałem, co mogę zrobić. Oczywiście, że zrobiłem lepszy, szybszy kill-off, lepszą, szybszą sikierkę, żeby też czasu nie marnować tak dużo. Zrobiłem kaktusowy miecz. Jest on lepszy od mojej włóczni i użyłem pierwszego life krystala. Widzicie, mam teraz 120 HP aż. Przez co jest to dla mnie plus. Dalej większość pokażę wam już w takim mniejszym jakby momentach, bo skróciłem to całą wyprawę. Zacząłem budować. Efekt wam pokażę później. Efekt mojej budowy pokazuję wam dla was chwilę później, dla mnie 5 minut. Zbudowałem 4 piętra, które aktualnie szybko jeszcze dokończam. I akurat teraz zaczęła się moja kolejna wyprawa. Była to wyprawa w prawą stronę, która no w skrócie nie skończyła się dla mnie za dobrze. W sensie była dobra, ale nie skończyła się dobrze. Zebrałem kaktusy, które przypomniałem sobie, że będą dla mnie bardzo potrzebne. Zbierałem tylko duże. Zrobiłem sobie parę platform, żeby nie męczyć się z przejściem. Zaatakował mnie prawie jakaś latająca szybka szarańcza. Zrobiłem więcej platform, żeby na pewno skoczyć. Przyszedł do mnie też traveling merchant. Jest to osoba, która sprzedaje rzeczy, ale jest to ona jest przez jeden dzień i sprzedaje drogo dosyć niektóre rzeczy. Sprzedaje stroje. Przyszła też nerska, czyli jak ją nazwać? To będzie taka pielęgniarka na polski. Zaczęłam uciekać, bo zauważyłem taką kręcącą się kulkę. Uciekłem jej. Wróciłem się do domu szybko. Po powrocie do domu sprawdziłem, co ma na Shington. Były tu no nudne rzeczy. Jedynie myślałem, żeby kupić ten sosik na końcu, który daje mi efekt na jedzenia, który daje mi same plusy. Zobaczyłem, że nerska się wprowadziła. I zrobiłem sobie szybko zbroję.
Sprawdzałem, co jeszcze mogę zrobić z kaktusem, nie było tam nic ciekawego. Ubrałem szybko zbroję. I teraz chodziłem w kaktusowych ubraniach. Potem pobiegłem jeszcze dalej za pustynię. I przeżyłem przejście przez pustynię w ogóle. Tym razem wiatr był w moją stronę. Buty Hermesa mi dużo ułatwiły. I pazury, których zastosowanie lepsze zauważycie za chwilę. Na tej ścianie. Zobaczcie. Mogę sobie po prostu prawie na nią biec, a nikt mnie nie dogonił. Teraz dowiedziałem się, że mój świat jest Crimson. Czyli... No... Dla mnie... lepiej? Bardziej chyba lubię tą stronę. Zdobyłem Strange Planta, czyli specjalną roślinę, którą można wymieniać za barwniki. I zaatakowałem je Chimera, którą prawie zabiłem z Killoffa. No ale nie udało mi się, no. W sensie zabiłem, zrobiłem krótką platformę, no i zauważyłem, że znowu kolejna Chimera, no. No wiecie, zabili mnie. Była to już moja któraś część. Oczywiście wróciłem, jak widzicie, szybko z cięciem i zobaczcie, co znowu się stało. Znowu napadła mnie ta sama banda, tylko że znowu zginęłem. Wtedy już odechciało mi się z nimi walczyć. Czekałem na odrodzenie. Znudziłem się lekko. Sprzedałem barwniki. Co z nimi zrobiłem? To wiecie, ładne barwniki mi wylosowała. Czerwony, chociaż nie jest najlepszy, mógł być lepszy. Widzicie na mojej skórce. Znów mi przerwał głos w szerfa, który... pomiędzy tymi nagraniami była chwila przerwy. Zrobiłem sobie lekką przerwę, żeby nie siedzieć półtorej godziny cały czas przed telewizorem i przed PS4. Zacząłem od razu, jak wróciłem, pomyślałem, a może zrobię piwnicę? No i zacząłem zajmować się piwnicą, co aktualnie widzicie. Miałem też parę innych problemów. Bardzo fajną rzeczą, jaką chcę, żebyście wy zrobili, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzach, jaką budowlę chcielibyście, żebym zbudował. Postaram się, chociażby z poradnika, albo nie. Chcę, żeby moja kraina wyglądała albo japońsko, albo jakoś fajnie, ciekawie po prostu. Chcę, żeby na każdym biomie mieli NPC-ty specjalnie dla siebie domki. I żeby biom do nich pasował. Napiszcie w komentarzach, ja spróbuję to w kolejnych 5 dniach zrealizować. A wy oglądajcie, jak robię piwnicę. Teraz w tle widzicie, przed chwilą widzieliście, jak zrobiłem piwnicę, jak to wyglądało. Teraz widzicie, jak poszłem znowu do kopalni. No, niestety ostatnie 3 minuty filmiku spędziłem w tej kopalni na przyspieszeniu. Pozbierałem ród trochę na następny odcinek już, bo były to już ostatnie dni. Ostatni dzień, gdzie... Mogłem coś zrobić, ale pobiegłem jeszcze szybko do góry, bo widziałem, że coś tam się świeci. Był to ametyst? Nie, jednak fałszywy alarm chyba. Nie, lid. Wiem, że było to fajne wyjście, ponieważ po pierwsze wybrałem się tutaj w dół, gdzie były jedne schody. Prawie zginąłem od trapów, przy których zginąłem jeszcze wcześniej. Zniszczyłem go
I zobaczcie, wlazłem znowu w tego samego. No, co się wydarzyło? Chciałem się odrodzić jak najszybciej. I no, poszedłem do złej kopalni, ale mimo tego, że poszedłem do złej kopalni, poszedłem. Wróciłem się i spadłem, oczywiście jak poprzednio. Pobiegłem jeszcze po więcej minerałów, o. Pojechałem torami w prawo najpierw, ale zapomniałem, że była tam pustynia, dlatego wróciłem i wracając zauważyłem biom grzybowy. Zebrałem przy okazji lida, który tu był i zobaczyłem, jak możecie teraz zobaczyć w prawym dolnym rogu, świecą się tam dwa kryształy życia. Od razu po skończeniu zbierania lida pobiegłem do tych dwóch kryształów. Przekopałem się do nich z cudem. Bałem się ogólnie biomu grzybowego, bo istnieje też biom granitowy, na którym są bardzo mocne golemy i trudno je pokonywać. I on się często łączy. Zebrałem dwa właśnie kryształy. Próbowałem połączyć słowo krystal i kryształ. Zebrałem więcej lida, który tu widziałem. Pobiegłem po chwili, jak teraz widzisz, pobiegłem na prawo. No i zacząłem tak skopywać się w dół, bo myślałem, że jeszcze coś znajdę w ostatni dzień. I zobaczcie. A, jeszcze tego nie widać. Oświetliłem i zauważyłem kolejny kryształ. Wow. Kolejny kryształ. Jeszcze skopałem się w dół. Ale zobaczyłem, że mam cztery kryształy. Nie chciałem bardziej ryzykować.